Wszyscy ze mną chcą rozmawiać. Wszyscy mówią o klasie Uruguayu po tym meczu i to rzeczywiście było, tak, oni tylko potwierdzili to, że są taką drużyną. Czwarty zespół na świecie, wiadomo, można było się spodziewać tego, że będzie to bardzo trudny przeciwnik i był. Zawodnicy bardzo tytułowani, którzy grają na co dzień w świetnych klubach. Widać było, że po tych takich paru meczach niepowodzeń byli bardzo zmotywowani na ten mecz, grali bardzo ofensywnie. I co, lekcja życia dla nas, bo na pewno codziennie nie mamy okazji grać z tego typu przeciwnikiem. Wiem, że był mecz z Anglią niedawno, ale to był całkiem inny mecz. No tutaj jakoś od samego początku ta gra nam się nie układała, dużo takich niecelnych podań, trochę niezrozumienia. No i co, no, skończyło się 3-1. Na pewno dobrą rzeczą jest to, że gramy przeciwko takim przeciwnikom. Moglibyśmy grać, nie wiem, z kimś bardzo słabym, wygrywać na po 2-3-0 i myśleć, że jesteśmy najlepsi. Widać, że trener ma tutaj plan, żeby grać z bardzo dobrymi przeciwnikami, bo tylko tak można się uczyć. Na pewno dla nas to jakaś tam lekcja. Byłeś rozczarowany, że nie musiałeś odbyć się militer, bo tak wszyscy przypuszczają. Nie, ja powiem szczerze, się cieszę, że w ogóle zagrałem. Mogłem w ogóle nie zagrać i coś bym powiedział. Wziąłem na zgrupowanie, więc cieszę się, że trener dał mi szansę, było już to ustalone przed meczem. Wszedłem w trudnym momencie, bo przy stanie 2-0 i 0-2 i wiadomo, no, jestem tylko bramkarzem i mogę bronić. Już było 0-2, więc coś tam w sumie oprócz jednej sytuacji nie zmieniłem. No, ale fajnie było zagrać w świetnej publiczności, piękny stadion. No, dla mnie jest to przeżycie, jak było zawsze. Dokładnie, no, mecz z Anglią wyglądał inaczej. Tutaj Urugwaj grał w ogóle inną piłkę. Oni grają tam w tamtych zakątkach świata u siebie inaczej i to było widać dzisiaj. Zresztą piłkarze, którzy grali dzisiaj przeciwko nam, są czołowymi piłkarzami klubów na świecie, więc mówię, no nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Muszę kończyć. Dziękuję.